gata. Dziewczyny. Gol Małgorzata Kacperczyk, piękny, z 5 metra. Ostatnie sekundy meczu. Mamy Strzałka i Białowąs. Prosimy teraz o wywiad naprawdę mocnego kibicy Kuby. Tak, ja tu bardzo kibicowałem. Bardzo dobry mecz. Dziewczyny się popisały, szczególnie Ala bardzo ładnie grała. No nie wiem co to powiedzieć. Bardzo mi się podoba. Za nie mówił chyba. Polecam na widok kamery. Jak podobają się panu stroje? Stroje super. Nogi są okej, to strój też. Bardzo ładne, bramkarki najbardziej. Którą zawodniczkę by pan wyróżnił oprócz Ali? No nie wiem, chyba wszystko. Zasłużyły na jakieś dropsy. Co powie Agata nam dzisiaj? Było spoko. Tak jest. Kamila? Chociaż dupy nie urywa. No po całku. Ala Kmita! Ala Kmita! Ala Kmita! Oto za Ala Kmita! Oto ona! Oto zawodniczka, bramkarka, kostynierek Agata Lubowiecka, Joanna Lisiecka. O, przedstawiam! Tak? To Joanna Rogozińska, Kamila Stefek, Aneta Grobelna i tam kryje się Kaja Białowąs. Tak jest, proszę. Widać wspaniałość na twarzy. Ale. Oj, kogoś bolą plecy, czy to nieładne zdjęcie? Dobra, już nie podglądamy. A to kolejny mecz. Zobaczmy, jak realizują się w tym inne kobiety z lacrosa. Katarzyna Czarnecka, widać jej nieśmiałość, ależ na boisku wykazywała się niebywałymi umiejętnościami. Sama Małgorzata Kacperczyk, widać, że ma złamany nos, dlatego trzyma się za nos. Ojej, widać, że ten sport wycieńcza. Obejmiemy je całe, to po prostu skóry i kości i wszystko, co trzeba. O, proszę. Jest. Dziewczyny, jesteście zadowolone z gry? Tak. Dobrze. Już. Więcej słów zostawiamy Jakubowi. Jak się pan czuje? O, jak na odbitka. Ale startuje. 50 a 25.
teraz martwić, jak to? Thank you.